Dobry wieczór, kochani. Być może zauważyliście coś nieprawidłowego, no bo o co tu chodzi właściwie? Dlaczego ma takie dziwne oczy? Nie mam brwi. I stwierdziłem, że będę sobie golił brwi tak długo, aż odzyskam wzrok. Więc jeżeli chcecie, żebym wyglądał lepiej, bo mam brwi, po prostu zachęcam was do modlitwy o uzdrowienie moich oczu. Tymczasem jednak chciałbym pomówić o czymś nieco innym, ale uważam, że również bardzo brutalnym, mianowicie o aborcji. Dlatego, że w widoczny sposób szatan po prostu masakruje ten świat. Jak słyszałem historię lekarza, który dokonał 1000 aborcji, a zdarzało mu się nawet, że urodzone dziecko po prostu przecinał mu rdzeń kręgowy, urodzonemu dziecku ciach i już, i to dziecko umierało. No to człowiek się zastanawia, nie? Gdzie tu właściwie, co tu się dzieje, dlaczego do czegoś takiego dochodzi? Gdzie w tym wszystkim jest Bóg? A jeżeli on jest, no to właściwie dlaczego on nic nie robi? Dlaczego on nie działa? I bardzo dużo osób mówi, no gdyby Bóg istniał, to na pewno by temu zaradził, na pewno by nie dopuścił do czegoś takiego, na pewno by coś zrobił, a nie przyglądał się po prostu temu, jak dzieci są mordowane, lub jeżeli jest się poprawnym politycznie, no to są abordowane, czyli usuwane, co nie ma nic kompletnie wspólnego z ich śmiercią. Nic. Nic nie ma. One po prostu zasypiają w spokoju. Moim zdaniem w ogóle powinno się zaostrzyć prawo solidnie. Dlaczego na przykład w Dubaju, pomimo tego, że tam jeżdżą wypasione samochody, wypasione auta, wszystko jest super, hiper, dlaczego w Dubaju nie ma wypadków samochodowych? Ja wiem dlaczego. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, co by było, gdyby na przykład, oczywiście należałoby zmienić znaki drogowe w całej Polsce, bo niektóre są naprawdę debilne. Ale wyobraźcie sobie, i światła są debilne. Są stworzone tylko po to, żeby człowiek jak najwięcej zużywał paliwa, czyli jak najwięcej tankował i jak najwięcej płacił akcyzy. W związku z czym jak najwięcej pieniędzy, żeby trafiało do kasy państwa. Bo wiadomo, czym jest akcyza. Wyobrażacie sobie, że gdyby paliwo było za darmo, to mimo wszystko kosztowałoby 3 złote? Dlatego, że tyle wynosi akcyza? Absurd? Absurd. Ale wracając do tego, co można było zmienić, żeby było lepiej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na drogach? Po prostu, jeżeli byłaby taka sytuacja, że najzwyczajniej w świecie można było zrobić coś takiego, aby dowalać takie mandaty, że ludzie by musieli sprzedawać swój dom, swoje samochody, wszystko co mają, żeby zapłacić tylko mandat, to momentalnie wszyscy by jeździli jak należy, po prostu pod linijeczkę elegancko i byłoby jak w Dubaju. Nie byłoby żadnego problemu, ale w związku z tym, że mandaty i kary są za niskie, to niestety właśnie mamy te patologie, które mamy. I ja osobiście zdecydowanie jestem za tym, żeby zaostrzyć prawo ruchu drogowego. Byłoby to spokojnie kilka miliardów do kasy państwa, ale żeby też zmienić debilizm w postaci tych świateł, gdzie nawet o drugiej, czy trzeciej, czy czwartej nad ranem jest po prostu czerwone światło. Nikogo nie ma. Po prostu nikogo. No, takie sianko.
przelatuje przed ekranem, no, autentycznie. Taka sytuacja, nie? I mimo wszystko pali się czerwone światło, nie? Jeżeli ono się pali, to w momencie, w którym przejdzie się lub przejedzie na tym czerwonym świetle, momentalnie znajdzie się policjant, który tylko czeka na to, żeby dowalić mandat. Więc ogólnie bardzo dużo jest do zmienia w Polsce. Ale nie liczmy na to, że zmieni to Prawo i Sprawiedliwość, albo że zmieni to PO, albo że zmieni to Nowoczesna. Nowoczesna to już jest największa w ogóle patologia. I nie liczmy na to, że Nowoczesna to jest taka kopia po prostu. Jak on się nazywa? Palikota, no. Palikociarni. To jest Nowoczesna. Ot. I sorki bardzo. No, ktoś, kto na to daje głos, to na jakby na palikota, nie? Nowoczesna popiera akta 2.0, 2.0 wersję. Absurd, absurd, abstrakcja jakaś. Absolutnie totalna abstrakcja. Głosowanie na Nowoczesną, czy na Platformę Obywatelską, czy na PiS, to jest totalna abstrakcja. I teraz wiele osób powie mi: no tak, to na kogo oddać głos? Przecież nie ma nikogo innego. Jak kurczę nie ma? Na pewno nie na partię Razem. Błagam was. Na partię Wolność. Bo wolność to nadzieja. Korwin to wolność, mówiłem. Korwin to nadzieja. Tak. On jest szalony. Tak. Ale w jego szaleństwie jest metoda. Na pewno lepsza metoda niż to, co przerabialiśmy przez ostatnie 29 lat, kiedy po prostu nic się nie zmieniało i cały czas było do luftu, a ludzie: nie, on się na pewno zmieni. Na pewno zmieni Polskę. Tak. Nie, nie zmieni się. Nie zmieni Polski. To wszystko, co już znamy, na bank nic nie zmieni. Dlatego, że już to znamy i wiemy, że to nic nie zmienia. Jaki z tego morał? Czas wybrać coś, czego jeszcze nie znamy. Bo tak jak powiedział, tak jak mówi chyba prawo Fibonacciego, albo to powiedział Albert Einstein, nie jestem pewien. Poprawcie mnie w komentarzu na dole, kto to właściwie powiedział, że człowiek dopiero kiedy już wykorzysta wszystkie złe wyjścia, to dopiero wtedy zaczyna myśleć logicznie i wybiera to, co jest właściwe. Czyli jednym słowem, 30 lat praktycznie idzie w plecy tylko dlatego, bo ludzie ciągle mieli nadzieję, że ci na pewno coś zmienią. I co? Nie zmieniali nic. W związku z czym nie miejmy nadziei, że cokolwiek się zmieni. Ale wracając do aborcji. Więc, co mnie zbulwersowało, jeżeli chodzi o aborcję? Moim zdaniem kara za aborcję powinna być jedna. Zrobiłaś aborcję? Lub zrobiłeś, przeprowadziłeś aborcję jako lekarz? Lub zrobiłaś aborcję jako kobieta? Kara śmierci. Po prostu. Kara śmierci. No bo jeżeli mordujesz dziecko, to dlaczego? To równie dobrze ciebie też można zamordować. No, na takiej zasadzie to powinno być. A nie, że za aborcję jest mniejszy wyrok niż za zabicie człowieka. Dlaczego? Za zabicie człowieka jest od 25 lat do dożywocia, a w przypadku zabicie człowieka, który się jeszcze nie narodził, jest chyba 10 lat, tak? Dlaczego tak jest? To jest absurd. Powinno być 25 lat lub dożywocie. Z czego ja bym niekoniecznie chciał, żeby było dożywocie, bo dlatego, że nie widzi mi się jakoś specjalnie, żeby utrzymywać tę kobietę, która dokonała tej straszliwej zbrodni. Aczkolwiek, z drugiej strony, kara śmierci mogłaby być zbyt taka. Fakt, rygorystyczna bardzo, ale może ta osoba nie zdążyłaby
nie zdążyłaby się zreflektować. Może gdyby przesiedziała jednak do końca życia w więzieniu, miałaby czas, żeby przemyśleć to, co zrobiła i żeby się jeszcze nawrócić i żałować za swoją winę. W końcu aborcja jest grzechem wołającym o pomstę do nieba, więc myślę, że taka kobieta mogłaby jeszcze zreflektować się i mogłaby jeszcze być normalna. Normalna. Po prostu. Albo to już jest drastyczne, więc jeżeli nie chcecie tego oglądać, to wyłączcie w tym momencie. Albo po prostu wycinać łechtaczki, łącznie z pochwą, ze wszystkim, żeby kobieta nie mogła kopulować, brzydko mówiąc, żeby nie miała z tego przyjemności żadnej kompletnie. Bo dla niektóre kobiety się ryćkają tylko po to, żeby mieć z tego przyjemność jakąś tam i wypróbowują sobie mężczyzn po kolei, jeden, drugi, trzeci, czwarty, 40, 50, 60, setny, 200, 150. I niektóre kobiety to robią dla sportu, zachodzą w ciążę, później aborcja z głowy problem, no nie? Dokonałaś aborcji, wytnie się tobie wszystko razem z dzieckiem. Żebyś już nigdy nie mogła popełniać tego samego błędu. Żebyś nigdy nie miała rozkoszy ani przyjemności z tego, że podjęłaś się współżycia. Dlatego, że wycięcie samych jajników i wysterylizowanie takiej kobiety byłoby dla niej czymś bardzo wygodnym, dlatego że ona by nie mogła zachodzić w ciążę, nie miałaby takiej możliwości, ale mogłaby sobie używać do woli swojej kobiecości. Ja czemuś takiego mówię stanowczo nie. Poza tym, że mogłaby się nabawić wirusa HPV poprzez posiadanie niezliczonej liczby i w zaistniałej sytuacji, kiedy ona ma wycięte jajniki, to może kopulować z wieloma mężczyznami, przez co, że ma wielu partnerów, może mieć załapać wirusa HPV, czyli brodawczaka ludzkiego, i może dostać raka szyjki macicy, i później trzeba będzie NFZ, który jest bez sensu, będzie musiał wydawać mnóstwo pieniędzy na chemię dla niej. A jeżeli wycięłoby się jej wszystko, no to w tym momencie nie miałaby wielu partnerów. I byłoby po kłopocie. I właściwie, no, napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat myślicie, i ja tymczasem żegnam się z wami. Zapraszam i polecam, pozdrawiam i proszę o modlitwę wstawienniczą za mój wzrok, za uzdrowienie ze stwardnienia rozsianego i bo ja wiem, że to jest możliwe. Ja wiem, że to ja widocznie mam za małą wiarę, żeby to przyjąć. Natomiast w 43 rozdziale Księgi Izajasza, w 4 wersecie jest napisane, że On wziął na siebie wszystkie nasze choroby i dźwigał nasze cierpienia. Ja temu wierzę, więc po prostu módlcie się za mnie. Amen. No i chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, całuję. Z Panem Bogiem, zapraszam i polecam, Jacek Zagórski, oraz pozdrawiam. Zapraszam, pa pa. Jak zwykle, nie mogę trafić w guzik. Pa.